Tak, kochani, jeżeli ktoś czytał drugi rozdział, jak już tutaj pastor wspomniał, to naprawdę super. Ja kiedy teraz czytam sobie te rozdziały, żeby na nowo sobie jeszcze gdzieś no, przygotowywać ten czas i przygotowywać sobie te słowa gdzieś na bieżąco, to... Za każdym razem odkrywam nowe wersety w każdym z tych rozdziałów, a muszę wam powiedzieć, że List do Rzymian to jest księga, którą naprawdę już przewertowałem wzdłuż i wszerz i wydawało mi się, że już wiem naprawdę większość fragmentów, a czasami czytam jakiś rozdział, który mam przygotować sobie na najbliższe nabożeństwo i okazuje się, że jeszcze czasami potrafi mnie zaskoczyć jakimś fajnym wersetem, który mocno gdzieś czasem Poszerza moje horyzonty, więc zachęcam nas każdego z nas, ale na pewno kiedy ktoś z nas czytał ten drugi rozdział, to zauważyliście, że to jest też trudny rozdział, prawda? E, dojdziemy dzisiaj do tego. W ogóle myślę, że końcówka pierwszego rozdziału, o którym mówiliśmy ostatnio, drugi rozdział i cały początek trzeciego rozdziału, to jest taki fragment, mam wrażenie, bardzo trudny, bardzo taki. Zresztą mówiliśmy trochę o tym, że apostoł Paweł najpierw zaczyna o tym, jak bardzo kocha i wspomina i modli się o ten Kościół, a później zaczyna pisać bardzo różne rzeczy, bardzo trudne, bardzo ciężkie, ale nie, nie ma to na, na jakby w żadnym zamiarze, żeby kogokolwiek skrytykować, żeby kogokolwiek wiecie, upokorzyć, żeby kogokolwiek wyrzucić z Kościoła, raczej ma na zadanie przede wszystkim wytłumaczyć, Czym jest Ewangelia? I robi to od samego początku, kiedy rusza w tym pierwszym rozdziale. Myślę, że pamiętacie te dwa wersety, jeżeli ktoś był, o które czytaliśmy. Może ja tylko wspomnę. To jest taki, wydaje mi się, moment, Startu, kiedy apostoł Paweł zaczyna po prostu tłumaczyć od A do Z Ewangelię. I to jest 16, 17 werset, kiedy apostoł Paweł pisze, Nie wstydzę się bowiem, to jest pierwszy rozdział, jeszcze takiej takiego powrotu. Się bowiem dobrej nowiny jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary. Zgodnie ze słowami Sprawiedliwe z wiary żyć będzie. I później apostoł Paweł tak naprawdę, mam wrażenie, że cały ten list to jest jedno wielkie rozwinięcie tych dwóch wersetów. Jakby zaczyna od A do Z przekazywać Rzymianom, przekazywać temu kościołowi w Rzymie, w Rzymie, w Rzymie to, co odebrał od Boga, to, co usłyszał od Boga, to, co poznał od Boga, to, co doświadczył, stara się przekazać od A do Z teraz. I właśnie zaczyna właśnie od tych trudnych tematów, zaczyna od grzechu. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu właśnie bardzo sporo na temat właśnie grzechu, na temat naszej natury. Nie wiem, czy ktoś z nas pamięta ten obraz, który próbowałem pokazać. On nie jest oczywiście doskonały. Mnie on, dla mojej wyobraźni on wystarcza. <laughs> nie wiem, czy dla, waszej, czy dla waszej wystarcza. Mnie on naprawdę, do mnie on trafia, kiedy, wiecie, kiedy próbowałem tym cukrem trafiać do tego kubeczka. I pokazałem przez to, że to jest, y, że kiedy chybiamy tego celu, to jest grzech. A później pokazałem, że tak naprawdę grzeszna natura to jest coś, co nas odwróciło o 180 stopni, i my cały czas rzucamy i próbujemy trafić, ale tak naprawdę nie mamy nawet najmniejszego, najmniejszych szans, żeby trafić do, y, żeby po prostu być taką osobą, jaką powinniśmy być, żeby być wystarczającą, żeby trafić do celu, jak, y, jak sobie o tym mówiliśmy i pokazywaliśmy to w jakiś sposób. I, to, co właśnie było jeszcze takie bardzo ważne dla nas, to właśnie przede wszystkim to, że, ta, że tak naprawdę apostoł Paweł mówi tam, że tak naprawdę... Każdy z nas ma z tym problem. Tak naprawdę każdy z nas pochodzi z tej grzesznej natury, i choćbyśmy co nie chcieli zrobić, nie jesteśmy w stanie jakby zwyciężyć z tą grzeszną naturą. I mamy problem z grzechem, mamy problem z tym, że Pan Bóg stworzył świat w swój cudowny sposób, w sposób harmonijny, w sposób doskonały. Tam wszystko, mówiliśmy o tym, że tam wszystko ze sobą współgra, współdziała, że to wszystko y, ma jakiś sens, ma jakiś cel. I my często jako ludzie też coś tworzymy, coś dobrego, coś fajnego, ale kiedy przyjrzymy się tym dziełom ludzkim, tym yy, naszym pomysłom, to one zawsze mają jakieś wady, zawsze mają coś, co nie do końca współgra z Bożą Harmonią, To czasami jest po prostu trochę takim wybrykiem tego, że my próbujemy coś pokazać, coś udowodnić jako ludzkość. Pamiętajcie, że mówiliśmy, o, że to oni, ludzie, nie? <laughs> to jest też bardzo ważne, że ten w tym pierwszym rozdziale to było zwrócone jako oni, ludzie, i cała ta ludzkość właśnie próbuje w pewien sposób sprzeciwić się Bogu, tej Bożej Harmonii. Ale tak naprawdę każdy z nas. I to było, myślę, że kluczowe. Każdy z nas ma z tym problem. Każdy z nas ma trochę taką postawę odwrócenia 180 stopni od celu, jaki Bóg każdemu z nas dał. A więc uwielbienia Jego, a więc oddania mu chwały. O tym też było napisane w tym pierwszym rozdziale, że mamy, że tak naprawdę ludzie odstąpili od uwielbienia Boga, a skupili się na sobie, nie? I tam później też były takie różne trudniejsze fragmenty, ale o których już czytaliśmy, trochę wspominaliśmy, więc nie będę. Chcę, chcę jakby robić taką powtórkę. Wydaje mi się, że to może być ważne w związku z tym listem, bo yy, tak naprawdę każdy rozdział odnosi się do każdego rozdziału, i im dalej pójdziemy, tym częściej będę się odnosił też do wste, wcześniejszych fragmentów, dlatego też staram się powtarzać chociaż te najważniejsze myśli. Więc to było bardzo ważne. Ale chciałbym jeszcze przypomnieć jedną myśl, która jest bardzo ważna, zanim zaczniemy nasz drugi rozdział. Na którą też zwracałem bardzo mocną uwagę w zeszłym tygodniu. A więc, taka trochę, nie wiem, czy to nazwać, geneza powstania listu, czy powód, dla którego tak naprawdę apostoł Paweł chciał napisać list do Rzymian. Oprócz tego, że tak bardzo ich kochał, i tak bardzo ich lubiał, i po prostu chciał napisać do nich list, list i pewne rzeczy im wytłumaczyć, to mówiłem też o tym, że tam była taka sytuacja. Nie wiem, czy pamiętacie. Y to pięcioletnie rozstanie tak naprawdę Żydów w tym kościele, czyli ci Żydzi, którzy na początku ten kościoł, kościół był zbudowany z Żydów i nie -Żydów, czyli ludzi, którzy byli wychowani w kulturze chrześcijańskiej, byli wychowani według zasad chrześcijańskich, itd. itd. I ludzi, którzy dopiero co poznali Boga jako jako stwórcy, którzy dopiero poznali Boga jako Zbawiciela, i którzy dopiero się, można powiedzieć, trochę wiecie, zakochali, zarajcowali, czy, czy jak to można ładnie nazwać. Yy, I po prostu żyli w tym, byli w tym zachwyceni, wiecie, o co chodzi. Taka pierwsza miłość i wielu było takich ludzi, ale oni nie znali Bożej kultury, tego, tych zasad chrześcijaństwa, yy, w ogóle nie znali całej tej kultury judaistycznej, w której żyli ci Żydzi, którzy się wychowali, prawa, yy, zakonu i tak dalej, Oni tego nie, nie poznali, oni tego nie doświadczyli i tak naprawdę nikt im tego nie przekazywał. Oni poznali Jezusa Chrystusa, w którym się zakochali. I problem tego kościoła był taki właśnie, że na 5 lat ci Żydzi opuścili ten kościół ze względu na decyzję yy, cesarstwa, i po tych pięciu latach, kiedy oni wrócili, no to ci Żydzi zastali kościół zupełnie inny niż sobie wyobrażali. Według, nie według ich zasad, według ich natury, według ich sposobu myślenia i tak dalej, tylko można powiedzieć, takie nowoczesny kościół. <grym> po prostu według ich pomysłu, według tego, co oni sobie przeżywali, jak oni sobie to widzieli. Zakochani w Jezusie Chrystusie, ale po prostu przeżywając to wszystko na swój sposób. I pojawiły się pewne spory, pojawiły się, wiecie, pewne ocenianie. Dzisiaj właśnie będziemy wchodzić w taki trudny temat. Ale przede wszystkim właśnie o tym będziemy mówić, a więc o takim trochę osądzaniu, ocenianiu i tak dalej. I to jest właśnie geneza tego listu. Dlatego apostoł Paweł postanowił wytłumaczyć od A do Z Ewangelię, żeby każdy z Żyd i każdy nie Żyd dobrze zrozumiał o co chodzi w Ewangelii. Skupił bardzo dużą uwagę na temat wiary. To, co mówiliśmy już ostatnio, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, było napisane. Więc ta wiara jest kluczowa. I jakby bardzo mocno próbuje naciskać na tę wiarę i na to, jak bardzo ona jest ważna w naszym życiu i czym jest wiara. Więc taka jest geneza. To taki właśnie krótki wstęp, który chciałem przypomnieć, żebyśmy po prostu mogli się lepiej wprowadzić w ten drugi rozdział. Więc mam nadzieję, że nam to w jakiś sposób mogło pomóc. Więc teraz chciałbym już przejść do drugiego rozdziału. No i tak jak mówiłem, to jest trudny rozdział. I ja najchętniej zacząłbym od. Trzeciego, gdzieś tam połowę rozdziału, bo tak byłoby mi najwygodniej. Tam są już takie prawdy, które bardzo są, można powiedzieć, miłe czy, czy piękne, czy objawiające to, w jaką stronę mamy iść i czym się mamy cieszyć, czym się mamy rozkoszować w Panu Jezusie. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem ostatnio, jak bardzo ważne jest to, że kiedy tak naprawdę. Po co nam tak naprawdę ta informacja, że jesteśmy grzeszni? Po co nam tak naprawdę informacja, że jesteśmy w miejscu bez ratunku? Właśnie po to, żebyśmy wiedzieli, że ten ratunek potrzebujemy. Bo gdybyśmy nie wiedzieli, że jesteśmy w takim miejscu, to pewnie nikt z nas nie wyciągnąłby ręki o pomoc. Ja Paweł myślę, że jest tego świadom i próbuję pokazać też trochę... Miejsce ludzi, miejsce ludzkości, miejsce tego, do czego doszliśmy jako ludzkość. I tak jak mówię, to jest piękne, że on nie odnosi się do nich w tym pierwszym rozdziale, ale odnosi się do ich, do ludzi tam. Jakby pokazuje to trochę z takiej perspektywy odległej. Myślę, że to jest ważne. I teraz wchodzimy w drugi rozdział. Więc chciałbym przeczytać. Będę czytał tak po krótki, w krótkich urywkach i później będę gdzieś próbował się. W jakiś krótszy lub dłuższy sposób do tego odnieść. Więc pamiętajmy, że zakończyliśmy, bo to jest ważne zaraz przy pierwszym wersecie drugiego rozdziału, że zakończyliśmy na temat grzechu, grzeszności, grzesznej natury, źli ludzie, okropni ludzie itd., itd. Dobra? I teraz mamy drugi rozdział, pierwszy werset. Nie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźniego. Potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem jako sędzia postępujesz podobnie. A wiemy, że wyrok boży na, winny takich czynu, na winnych takich czynów jest jak najbardziej słuszny. Czy więc liczysz na to, ty, który potępiasz innych, a sam postępujesz tak samo, że unikniesz kary? I może na razie tyle. Zapostoł Paweł z tego tematu o grzechu mówi. I widzimy, że trochę kieruje to, co wam mówiłem też na początku odnośnie tego, dlaczego pisze apostoł Paweł ten list. To tutaj widzimy już trochę to, co apostoł Paweł chce przekazać w związku z tym, co się dzieje w tym kościele. Bo mówi: "Nie masz zatem wymówki ty, który osądzasz bliźniego". A więc skierowuje słowa do ludzi, którzy osądzają bliźniego, tak? I to, co Wam mówiłem na początku, że właśnie ten kościół miał problem z tym, że oni jedni drugich próbowali w jakiś sposób osądzić, ocenić, kiedy przyszli ci Żydzi i zobaczyli tych ludzi. Mówią, no tak, no ale Wy nie jesteście obrzezani. To zaraz będziemy w ogóle mówić dużo o obrzezaniu. No tak, ale Wy być może w jakiś inny sposób praktykujecie czas nabożeństwa, uwielbienia. Będzie będę starał się już nie mówić tego tak trochę po tym w tym języku y, przed, sprzed 2000 lat, ale będę się starał mówić to już trochę odnosząc do nas dzisiaj, dobra? Więc wy już tego nie, nie czynicie w taki sposób jak my, wy już może, nie wiem, y, może już od razu pójdę w takie przykłady, wy może gracie szybszą muzykę, tak? Wy może już y, zachowujecie się inaczej, y, albo inaczej może jeszcze. Może po prostu przychodzili i dostrzegali w nich po prostu grzech. Bo jest napisane, że ty będziesz, że nie masz zatem wymówki ty, który osądzasz bliźniego. I jest napisane, że potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Dlaczego, kiedy ktoś przychodzi i mówi nie możesz tak robić, tak? Nie możesz na przykład. Yy... Taki żeby przykład, żeby politycznie to zabrzmiało dobrze. <grytanie> nie możesz mówić takich słów brzydkich. To jest przekleństwo, tak? Przychodzi ktoś do, do kogoś i przychodzi do kościoła i mówi: nie możesz tak robić. Nie możesz tak czynić, to jest złe, to się Bogu nie podoba i tak dalej, tak dalej. Przychodzi taka osoba do drugiej osoby do kościoła i w taki sposób się do niej wypowiada. Albo yy, nie możesz się tak zachowywać na nabożeństwie, to obraża Boga. Tak? Nie możesz w taki sposób wypowiadać się o Bogu w takich słowach, bo to Jego obraża i tak dalej, i tak dalej. Ktoś przychodzi i w pewien sposób Go osądza i w pewien sposób Go ocenia, a tak naprawdę każdy z nas jest w tym samym miejscu, co On. Pamiętacie to, co mówiliśmy? Każdy z nas bez żadnego wyjątku żyjemy w grzechu, tak? Każdy z nas mamy grzeszną naturę, która skierowana jest w drugą stronę i która rzuca cały czas w drugą stronę, tak? Każdy człowiek ma to, ten grzeszny stan w sobie. My jako ludzie zostaliśmy tak stworzeni, znaczy inaczej, zostaliśmy stworzeni w zupełnie inny sposób i zaplanowani, ale dobrze wiemy, że przez pierwszy grzech każdy człowiek Rodzi się i żyje z grzeszną naturą, która jest skierowana w przeciwną stronę niż to, w którą stronę powinniśmy być skierowani. Tak? I teraz każdy z nas, osądzając kogoś, ty zgrzeszyłeś i potępiając kogoś za ten grzech, a więc co znaczy potępienie, czyli jakby. Mm, dobre słowo. Wytykając, ale po prostu stwierdzając, że jesteś. Niegodny, potępiając go, po prostu stwierdzając, ty ze względu na to, co uczyniłeś, jesteś gorszy, potępiam cię, bo ze względu na to, co robisz w swoim życiu, jesteś człowiekiem niegodnym tego miejsca, tego, tego stanu, i tak dalej, i tak no, dalej, jakkolwiek to nazwać, ale tymczasem każdy człowiek na Ziemi jest w tym samym miejscu. Każdy człowiek jest w stanie potępienia przez grzech który jest w każdym z nas, tak? Więc apostoł Paweł mówi, dlaczego ty osądzasz bliźniego, skoro sam zasługujesz na ten sam osąd? Skoro sam żyjesz w taki sposób, czy żyłeś w taki sposób, że będzie twoje ciało, musi zostać osądzone ze względu na to, jak, w jakim miejscu jesteś, tak? Dalej pisze, a wiemy, że wyrok Boży na winny takich czynów jest jak najbardziej słuszny. Czy więc liczysz na to ty, który potępiasz innych, a sam postępujesz tak samo, że unikniesz kary? Na co chcę tutaj zwrócić przede wszystkim też uwagę? Żyjemy w takich czasach, że potępianie czy obrażanie czy hejt to jest najbardziej naturalna i normalna rzecz, którą może spotkać każdy z nas. Nie ma jakby tak, w naszym społeczeństwie i w każdym z nas jest teraz tyle takiego, wiecie, udowadniania tego, że ja jestem w lepszym miejscu niż ty, bo to jest podstawa tego, kiedy po prostu hejtujemy, czy w jakiś sposób obrażamy, czy w jakiś sposób potępiamy kogoś. To jest pokazywanie, udowadnianie tego miejsca samego siebie, że moje miejsce jest w lepszej, lepszym położeniu niż twoje. Wiecie, to można zobaczyć przede wszystkim na świecie, kiedy się go obserwuje. Mam kilka takich przykładów. Jakiś czas temu, wiecie, to są takie świeckie przykłady. Jakiś czas temu yy, był koncert takiego rapera. On jest bardzo popularny wśród polskiej młodzieży. Może nie będę mówił tutaj nazwiska czy, czy jakiegoś tam pseudonimu, bo to nie, nie o to chodzi, ale miało się odbyć koncert takiego rapera. Zupełnie świeckiego rapera. I wiecie, ten raper nie dojechał na swój własny koncert poinformował tylko o swoim zmęczeniu, poinformował tylko o tym, że yy, ze względu na tam jakieś złą organizację swojego całego pionu menażerskiego i tak dalej, tak dalej, nie będzie w stanie zagrać. Wiecie, wielu osób przyjechało tam, wiecie, zapłaciło jakieś bilety i tak dalej, i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie, że na tą imprezę bilet miało około tam, powiedzmy na oko tysiąc osób, tak? Nawet nie wiem ile nie, nie wgłębiałem się, ale powiedzmy, że na taką imprezę może mieć tysiąc osób bilet. A wyobraźcie sobie, że Fala hejtu sięga milionową, w milionowy zasięg. Pod wieloma postami jest mnóstwo komentarzy, gdzie po prostu każdy człowiek, czy miał być na koncercie, czy nie miał być na koncercie, rozjeżdża się na nim, wypowiada się w jego, na, na jego temat po prostu w sposób najgorszy, jaki się da. Ze względu, że on popełnił jakiś błąd. Być może ktoś inny popełnił jakiś błąd, który miał wpływ na niego, i wiecie. Ten hejt, który powstał, to całe obrażanie, które powstało na niego, to ma po prostu milionowe zasięgi. Dlaczego? Bo taka jest nasza natura. Bo to jest ten ludzki pomysł na swoje życie, na to, by udowadniać swoją pozycję względem ludzi wokół nas. Wiecie, popatrzcie się na przykład, ja wiem, że na razie takie świeckie przykłady, teraz przyjdzie do takich bardziej kulturalnych. Wyobraźcie sobie na przykład naszego Roberta Lewandowskiego. Taki piłkarz który kiedy ma tylko jeden gorszy mecz. Zobaczcie, możecie sobie tak z ciekawości zobaczyć, jak wiele komentarzy jest na temat nawet nie tego jednego meczu. Ale wyobraźcie sobie, że tam jest setki, tysiące komentarzy, które brzmią on zawsze był słaby, on zawsze był beznadziejny, on zawsze wiedziałem, że on jest tylko do stania na boisku itd., itd., itd. nie? Wiecie, wystarczy poczytać, jak bardzo ludzie po jednym meczu potrafią wyżyć się na jednym piłkarzu, który i tak jest wielkim, powiedzmy, można powiedzieć, dzisiaj w świecie sportu i wiele osiągnął. To jest właśnie ludzka natura. My... Jako ludzie mamy z tym problem, że po prostu uwielbiamy hejtować, uwielbiamy poniżać, uwielbiamy potępiać w jakiś różny sposób różnych ludzi. Ale może trochę o chrześcijanach. Wiecie, jakiś czas temu um, zaciekawiłem się takim tematem, jak um, trochę zrobiłem taką statystykę, może. Ale nie, nie taką dogłębną, żeby to przeliczać czy coś, ale po prostu tak gdzieś popatrzyłem. Wiecie, mamy problem czasami nawet w kościołach z czymś takim, kiedy po prostu hejtujemy albo inne denominacje, albo inny sposób myślenia i inny sposób wierzenia. I czasem przeradza się to między kościołami, ale czasem przeradza się to później właśnie do, to, do czego będę dążył, do środka do kościoła. Wiecie, jakiś czas temu zobaczyłem pewnego wykładowcę, który usługiwał na temat homoseksualizmu. Wyobraźcie sobie, że jak na tej stronie, gdzie były różne kazania, było średnio tak po 10-15 komentarzy pod wykładem, i to takich bardzo naturalnych, tak pod wykładem na temat homoseksualizmu było ponad 300 komentarzy. Czyli w środowisku chrześcijańskim, gdzie głównie takie filmy oglądają chrześcijanie, pojawia się komentarz za komentarzem o tym, że to już nie są ludzie, o tym, że oni są już wynaturzeni. O tym, że takich to trzeba do piekła. Ogień ich strawi itp. itd. Wiecie, w chrześcijańskim, w chrześcijańskim świecie, w chrześcijańskiej jakby kulturze pojawiają się takie komentarze. Wiecie, wystarczy wrzucić czasami coś w internet. Nie polecam. Choć trochę kontrowersyjnego. Choć trochę pokazującego, że można być po dwóch stronach. I zobaczcie, jak jedna strona na drugą zaczyna włączać swój hejt. I wiecie, nieważne kto ma w tym wszystkim rację. Wiecie, ja czasami widzę, jak w takich konwersacjach włączają się na przykład osoby z jakiejś bardziej powszechnej denominacji w Polsce. I wiecie, i zaczyna się hejt. I dlaczego, wiecie, tak sobie czasami myślę, dlaczego to chrześcijaństwo próbuje udowadnić w komentarzach i pokazać, jaki... Ty, drugi człowieku, jesteś słaby, biedny w tej swojej wiedzy duchowej, beznadziejny w tym, w czym wzrastasz i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, kiedy myślę o, o Kościele Powszechnym i tak dalej. Mamy czasem z tym problem, że po prostu oceniamy ludzi nawet z innych denominacji i mówimy, jaki ty jesteś nie wiem, taki i taki ze względu na to, że ty wierzysz w taki głupi sposób, a przecież to jest oczywiste, że tak nie jest itp. itd. I wiecie, potępiamy lub poniżamy za to, że Wierzą być może ktoś w obrazy. Czy to dobrze, że wierzą w obrazy? No pewnie nie. Ale czy to jest dobry pomysł, żeby zacząć oceniać, osędzać i potępiać drugiego człowieka ze względu na to, w co wierzy i na to, co poznał? Też nie. Bo pamiętajmy, że, my, że potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Bo jesteś w tym samym miejscu i z tej samej natury pochodzisz, co ten drugi człowiek. Więc jeśli potępiasz jego naturę, i jego miejsce to potępiasz swoją naturę, z której ty pochodzisz. I jeszcze jeden taki, taki przykład już z mojego bezpośredniego życia. Kiedyś miałem takiego dobrego znajomego, yy, z którym on yy, był taki. Można powiedzieć, trochę bardzo wybitny, bardzo utalentowany i tak dalej, i tak dalej, ale nie zawsze był taki mocno zaangażowany w kościół. I pamiętam, że kiedyś, wiecie, on bardzo dużo chciał służyć, miał bardzo takie serce do chętne, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, zdarzało mu się często w życiu, że się gdzieś troszeczkę rozjechał. I wiecie, pamiętam taki moment, kiedy. On wyjeżdżał do innych kościołów i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam taki moment, kiedy wrócił z jednego kościołu i powiedział mi, taki już bardzo obrażony na kościół i, i już widziałem, że to już jest takie miejsce, kiedy za niedługo być może go straci, stracimy po prostu, bo on już miał tego dość. Kiedy zapytał się mnie wprost, czy uważasz, że to dobrze, żeby... Ktoś z jakiegoś kościoła, wobec całego kościoła, już nie będę wchodził w szczegóły może, powiedział wobec wielu osób tego zboru do mnie, że jestem grzeszny i że mam problem z tym i z tym. Z takim pytaniem do mnie przyszedł, po prostu. Wiecie, nie wiedziałem, co mu powiedzieć, ale wiedziałem, co zrobiło to w jego życiu. Odwrócił się od kościoła całkowicie. Poszedł i już więcej go nigdy nie widziałem w tym kościele. Do dzisiaj widzę czasami gdzieś go w mediach społecznościowych, ale w zupełnie innym miejscu niż mógłby być. Wiecie, bo ktoś postanowił w pewien sposób osądzić go na miejscu wobec wielu ludzi, jego miejsce, jego być może jakieś uczynki, które robił złe i tak dalej, tak dalej. I to sprawiło, że tak naprawdę odszedł od kościoła. To nie było coś, co wyszło z ducha, tylko to wyszło coś, co wyszło w ramach pewnego rodzaju potępienia, pewnego rodzaju oskarżenia i osądzenia. I zamiast zmienić jego życie, wyrzuciło go z kościoła, tak? Wiecie, ja sam się tego uczę. Kiedy yy, można powiedzieć, nie wiem, ile to mogło być, tak próbuję na szybko wyliczyć. Myślę, że tak 4-5 lat temu, kiedy już służyłem w młodzieżówce, ja będę często mówił świadectwa. Myślę, że na tym będzie się też trochę opierać to, co chcę powiedzieć, bo na tym też opierała się moja zmiana w życiu. To pamiętam, że miałem taką właśnie postawę, jako już taki, może nie lider wtedy młodzieżowy, ale mocno zaangażowana osoba. Zresztą mówiłem też trochę o tym, jaki ja byłem w zeszłym tygodniu. Że często, kiedy widziałem, że ktoś w młodzieży przychodził i wiecie, totalnie był z boku, czyli zamiast się angażować w uwielbienie, w słowo, zamiast się angażować w służbę i zmieniać swoje życie, to na przykład przychodził na młodzieżowe tylko po to, żeby się pośmiać, po to, żeby sobie pożartować, po to, żeby się schować zaraz, jak się tylko skończy słowo, to żeby mi już tu nie było, żeby sobie pójść do żabki i się pośmiać. Wiecie, o co chodzi. Czasami się zdarzają takie osoby. To są kochane osoby. I. Ale wiecie, moja postawa względem takich osób była taka. Jeżeli chcesz przychodzić na młodzieżowe, to masz się angażować, to masz yy, po prostu siedzieć razem z nami, to masz wzrastać razem z nami, nie możesz chodzić do żabki, nie możesz robić tego, nie możesz robić tego. I wiecie, kiedy tylko wiedziałem, że na przykład ktoś coś robił źle, albo, albo jakieś tam inne, no już nie chcę w takie dokładne szczegóły, nie? Ale kiedy wiedziałem, że na przykład ktoś palił papierosy, to wiecie... W bardzo mocny sposób, wiecie, określałem tej osobie, że nie możesz palić papierosów, nie możesz chodzić na młodzieżowe, jeżeli będziesz palić papierosy i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, jak to się kończyło? Kończyło się to w taki sposób, że tej osoby albo na następną sobotę nie było, albo za dwa tygodnie. Zgubieni, po prostu zaginięci. I wiecie, zawsze zastanawiałem się, w jaki sposób w takim razie mam podchodzić do takich osób. No bo, wiecie, co innego jest, kiedy w jakiś określasz Boże Prawo i mówisz to w jakiś normalny sposób, a co innego jest, kiedy podchodzisz do drugiej osoby w jakiś sposób zaczynasz dotykać jej i po prostu w pewien sposób osądzać to, co ona robi i to, w jakim miejscu jest duchowym na dzień dzisiejszy. tak? I wiecie, pamiętam, że jak przeżywałem bardzo mocno list do Rzymian i przeżywałem to, co jest napisane i właśnie myślę, że gdzieś byłem w tych miejscach, w tym drugim rozdziale, to pamiętam, że bardzo dużą zmianę Jaką właśnie to, co chciałem zmienić w swoim życiu, to, to taką inną kulturę na młodzieżowym. To zmieniłem sposób podejścia do ludzi, którzy widziałem, że na dzień dzisiejszy są z boku. I wiecie, nauczyłem się nie akceptować grzech, który jest w nich, ale akceptować ich, którzy są na tym młodzieżowym. Bo wiecie, jedną rzeczą jest to, że oni żyją w grzechu, ale drugą rzeczą jest to, że oni są tutaj na tym młodzieżowym i są, nie są w żadnym innym miejscu niż ja. Ja pochodzę z tej samej natury i mam ten sam problem. I ja mam tylko tą dobrą wiadomość, że Pan Jezus za mnie umarł i ja mogę to przyjąć wiarą, tak? Ale to jest jedyna rzecz, która mnie różni od tej drugiej osoby, która przyszła na młodzieżowe. Pochodzimy z tego samego miejsca i potępiając taką osobę, potępiam przy tym siebie. Bo to jest ta sama natura, ten sam grzech, ta sama konsekwencja grzechu która stała się w ogrodzie jeden, tak? To samo potępienie grzechu. Więc nauczyłem się na młodzieżowym na przykład akceptować takie osoby, ich obecność, cieszyć się tym, że są, pomimo tego, w jakim są miejscu. Wiecie, to nie znaczy, że ja nie mówię o tym, że palenie papierosów jest złe. Ja o tym mówię na młodzieżowym. Ale nie przychodzę bezpośrednio do osoby i nie mówię, nie możesz tutaj być na tym miejscu, jeżeli pasz, palisz papierosy, musisz się zmienić. Bo to jest pewnego rodzaju potępienie i dotykanie takiej osoby, która, wiecie, doświadczenie pokazuje mi jedną rzecz, że takie osoby bardzo często zaczynają budować barierę między Kościołem a osobą. Tak? I wiecie, ja dochodzę do takiego wrażenia, to już trochę uciekając od tematu, ale dochodzę do takiego wrażenia, że czasem lepiej jest pokazać im chrześcijaństwo z taką kulturą, miłością i akceptacją i nawet jeżeli ta osoba być może odejdzie z kościoła być może przejdzie 10 lat na tych młodzieżówkach bo będzie mogła być na tych młodzieżówkach i być może odejdzie ja nie wiem co się stanie kocham ich modlę się o nich ale z drugiej strony myślę sobie że za tych 10 lat nie będzie takiej ściany wymurowanej pomiędzy nami a kościołem i kiedy przyjdą jakieś sytuacje albo jakieś trudności to ta osoba nie będzie musiała przebijać ściany ale będzie mogła przyjść i myślę że to jest coś co my jako Kościół musimy gdzieś zmieniać w sobie? Co my musimy zmieniać w swojej postawie? I ja tak naprawdę naprawdę nie mówię o tym, że my nie mamy mówić o tym, co jest złe. Ale mamy akceptować ludzi. Nie możemy akceptować grzechu. Czytaliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że Bóg gniewa się na grzech, ale kocha ludzi. I my możemy być źli wewnętrznie i mieć ten święty gniew w sobie na to, co dzieje się w tym człowieku. I na to, w którym miejscu jest. Ale popatrzcie się, Bóg też ma święty gniew na tego człowieka i na miejsce, w którym jest, ale go nie zabija. Zostawia przy życiu. Więc my też mamy mieć ten święty gniew i tą złość na to, co jest w jego życiu. I to może być taką naszą siłą do tego, by ewangelizować ten święty gniew, ale nie możemy skreślać tego człowieka, ani w jakikolwiek sposób osądzać, potępiać, oceniać jego miejsce, bo to jest to samo miejsce, z którego my pochodzimy. Ok? Więc wracając do drugiego listu, drugiego rozdziału, pierwszego listu do Rzymian i tylko jednego, czwarty werset mówi tak. A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nieświadom, że jego dobroć zachęca cię do opamiętania. I wiecie, apostoł Paweł mówi tu do tych Żydów: no bo to już trzeba tak skierować, kiedy wiemy, jaki jest problem w tym kościele i że Żydzi mają problem z tym, że kiedy przyszli do tego kościoła, to trochę walczą z tymi, którzy tam zostali i którzy żyją inaczej niż oni, tak? to apostoł Paweł mówi do nich, a może lekceważysz. Wiecie, znamy ten werset, ja przynajmniej znam go od dzieciństwa, kiedy wiele osób mi mówiło o tym, jak lekceważysz ogrom Bożej dobroci, tak? Ja na przykład kiedyś niejednokrotnie usłyszałem takie, takie zdanie od wielu osób. Kiedy ktoś w miłości do mnie po prostu chciał mi powiedzieć, ale ty lekceważysz ogrom. I wiem, skąd się bierze w ogóle te, to, co ktoś do mnie mówił, bo przynajmniej wiem, że to jest czwarty werset listu drugiego rozdziału listu do Rzymian. I wiecie, kiedy zastanawiałem się, nad tym wersetem to tam nie jest napisane o tym, że lekceważysz ogrom na przykład Bożej Sprawiedliwości. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? To nie jest skierowane do ludzi, którzy żyją całkowicie w grzechu i znieważają Boga. Bo tak sobie myślę. Bo ten werset, gdyby był skierowany do takich ludzi, to myślę, że byłoby napisane I lekceważysz ogrom Bożej Sprawiedliwości. Lekceważysz ten sąd, który może przyjść na ciebie, jeżeli będziesz w tym stanie. A tam jest napisane i lekceważysz okrąg Bożej dobroci, cierpliwości i tak dalej, i tak dalej. To jest skierowane do tych Żydów, którzy żyją i oceniają innych, bo żyją w uczynkach. Bo żyją w takim miejscu, że czują, że są lepsi. I oceniają innych ludzi, bo żyją w takim jakby to powiedzieć, trochę nie chcę spoilerować przyszłości, ale muszę, nie? <grymianie> Żyją po prostu w takim stanie yy, takiego zachowania się według Bożej kultury, jakby według tej kultury i według standardów chrześcijańskich, według tego, jak powinniśmy się zachowywać, przychodzą, oceniają tych innych, tak? I Bóg mówi do nich, bo lekceważysz ogrom Bożej miłości, tak? Cierpliwości, czyli po prostu lekceważysz krzyż Jezusa Chrystusa, próbujesz sam sobą udowodnić, że jesteś wystarczający do tego, by osiągnąć zbawienie, że, jest, że jesteś taką osobą, która swoim życiem potrafi pokazać to chrześcijaństwo i lekceważysz tak naprawdę Boże dzieło, które wykonało się na krzyżu, lekceważysz to zbawienie, które ja przyniosłem do Ciebie, tak? bo wiecie, my się będziemy trochę mierzyć w tym i to jest dlatego mówię o takim spoilerze trochę, że będziemy się trochę mierzyć w liście do Rzymian z tym przede wszystkim, właśnie z tym życiem w uczynku, życiem, którym czasami nawet nie podświadomie próbujemy sami sobie usprawiedliwić swoje życie i, i żyjemy w takim stanie właśnie, że yy, na podstawie naszych uczynków czujemy się lepiej. O, może tak. Nie? I dlatego czasem przez taki sposób możemy zlekceważyć ogrom Bożej miłości, ogrom Bożej cierpliwości, ogrom, ogrom Bożej łaskawości, tej troskliwości względem nas, bo właśnie Pan Jezus zrobił wszystko, byśmy nie musieli żyć w takim stanie, ale byśmy mogli żyć w stanie całkowitego usprawiedliwienia i uświęcenia. To właśnie dał Jezus Chrystus na krzyżu. Więc czytając dalej, możemy teraz przejść od 5 do 11. Bo przecież stosownie do swego uporu i nieskruszonego serca ściągasz na siebie coraz większy gniew, dosięgnie cię on w dniu gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odpłaci każdemu stosownie do jego czynów. Ci, którzy przez wytrwałość w, w dobrym czynie dążą do chwały czci i nieśmiertelności, otrzymają życie wieczne. Tych natomiast, którzy w imię własnego zysku odmawiają posłuszeństwa prawdzie, a oddają się niesprawiedliwości, czeka gniew i wzburzenie. Ucisk i udręka dotknie duszy każdego człowieka popełniającego zło. Najpierw Żyda, potem Greka. Natomiast chwała, cześć i pokój czeka każdą osobę czyniącą dobro. Najpierw Żyda, potem również Greka. Gdyż Bóg wszystkich ludzi traktuje jednakowo. Wiecie, ten fragment tak naprawdę cały czas pokazuje to, o czym mówimy od samego początku. Pokazuje Bożą sprawiedliwość. I apostoł Paweł, idąc dalej, czyli najpierw pokazując mówiąc do tych żydów: "Nie możesz oceniać drugiego człowieka", tak? To o czym mówiliśmy teraz. "Nie możesz potępiać innego człowieka, nie możesz yy, wiecie gardzić tym drugim człowiekiem, skoro pochodzisz z tego samego miejsca, w którego pochodzi ten drugi człowiek". I potem mówi o Bożej sprawiedliwości. I mówi o tym, bo przecież każdy, kto będzie żył dobrze, który, kto będzie żył zgodnie z Bożą harmonią, zgodnie z Bożym planem, zgodnie z Bożymi zasadami, zostanie zbawiony, zostanie uratowany, a każdy, kto będzie przekraczał Boże prawo, kto będzie przekraczał Bożą harmonię i kto będzie yy, przekraczał Boże zasady, jest skazany na śmierć, tak? Więc. Prosta prawda, tak? Bardzo prosta. I wiecie, co jest dla mnie najbardziej ciekawe i co można źle zrozumieć. I co ja kiedyś, wiecie, kiedyś, ja mówiłem to o tym w zeszłym tygodniu, kiedyś próbowałem wykorzystać różne fragmenty na to, by usprawiedliwić swoje, swoje wyznanie, swój sposób myślenia, tak? I wiecie, te, te wersety są świetne do tego, żeby wykorzystać je na swój własny sposób myślenia. Bo kiedy ktoś mi mówił, że, można, że usprawiedliwienie jest tylko na podstawie wiary. Czyli coś, w co dzisiaj wierzę z całego serca, to ja mogę przeczytać oto ten werset. Natomiast chwała, cześć i pokój czeka każdą osobę czyniącą dobro najpierw Żyda, potem Greka. Więc możemy wyciągnąć coś z kontekstu Bożego Słowa i stwierdzić, że chwała, cześć i dobro jest dla osoby, która czyni dobrze, tak? a więc dobre uczynki. I wiecie, to było wyznanie, w które ja wierzyłem przez wiele swoje, lat swojego życia. Trochę podświadomie, bo zawsze mówiłem, że jestem osobą wierzącą i że uwierzyłem i tak dalej, ale tak naprawdę wiem, że uczynki stały się w moim życiu bardzo ważne i kluczowe i, i tak naprawdę usprawiedliwienie w mojej głowie i w moim umyśle było na podstawie moich własnych uczynków i tego, że czułem się dobrze ze względu na to, że poszedłem do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Te uczynki sprawiały, że czułem się dobrze jako chrześcijanin, tak? I wiecie, jak kiedy był taki napisany werset w Bożym Słowie i tu jest jeszcze kilka takich podobnych, to można bardzo fajnie powiedzieć... I wytłumaczyć swoją teorię, że zbawienie jest na podstawie dobrych uczynków i że mamy dobrze czynić, mamy być sprawiedliwi tutaj na Ziemi i mamy dążyć do tej sprawiedliwości itd. itd. To nie jest złe. Do tego też dojdziemy. Ale sposób myślenia jest w tym, w tym temacie bardzo ważny. I wiecie, dlaczego apostoł Paweł pisze takie rzeczy? Dlaczego on w taki sposób określa tutaj w tych fragmentach? Bo apostoł Paweł cały czas tłumaczy tym Żydom ich miejsce. I mówi, jeżeli. Ty będziesz czynił dobrze, jeżeli będziesz robił wszystko sprawiedliwie, jeżeli będziesz robił wszystko dobrze, to taka jest ścieżka do zbawienia. Jeżeli będziesz żył w Bożej harmonii, będziesz postępował sprawiedliwie, to zostaniesz zbawiony, mówi apostoł Paweł, do tych Żydów teraz, którzy potrzebują zrozumieć, że oni już dawno są w miejscu potępienia, że oni są już dawno w tym miejscu, które robią tym innym ludziom, czyli potępianiu. To jest bardzo ważne do zrozumienia, żebyśmy nie przekręcali Bożego słowa, bo w taki sposób bardzo łatwo, wyjmując werset z kontekstu, możemy w pewien sposób przekręcić Boże słowo. I teraz idąc dalej, tutaj cały czas będzie przewijał się ten fragment. A więc od 12 do 16. Ci więc, którzy zgrzeszyli, nie mając prawa, poginą bez niego. Ci natomiast, którzy zgrzeszyli w ramach prawa, będą przez nie osądzeni. Gdyż nie ci, którzy słuchają prawa, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy je stosują, mogą liczyć na usprawiedliwienie. Bo gdy poganie, nie mający prawa z natury, czynią to, co prawo nakazuje, to sami, choć prawa nie mają, stanowią je dla siebie. Dowodzą też, że czyn zgodny z prawem pochodzi z, je, z tego, co mają wypisane w swych sercach. Poświadcza to ich sumienie oraz myśli, które wzajemnie się oskarżają lub biorą w obronę. I może jeszcze 16. Do, ten sąd dokona się w dniu, gdy zgodnie z głoszoną przeze mnie dobrą nowiną, Bóg przez Chrystusa Jezusa osądzi ukryte sprawy ludzkie. Czyli nie będę się tutaj może długo rozwoził, ale yy, to, na co chcę zwrócić uwagę, to że dalej są takie fragmenty, o których mówiłem wcześniej, czyli apostoł Paweł dalej tłumaczy podstawę, czyli jeżeli będziesz czynił dobrze, jeżeli będziesz robił wszystko dobrze, jeżeli będziesz żył zgodnie z Bożym prawem, masz prawo liczyć na zbawienie. Jeżeli będziesz żył przeciwnie Bożej woli, jeżeli będziesz żył przeciwnie yy, Bożemu zamiarom, Bożej harmonii, no to nie masz prawa liczyć na zbawienie i na ratunek, tak? I, i pokazuje po raz kolejny, mówi o Bożym sądzie, który dokona się w dniu, yy, gdy zgodnie z głoszoną przed nim dobrą nowiną, Bóg przez Chrystusa Jezusa osądzi ukryte sprawy ludzkie, tak? Ale mówi tutaj też jeszcze o takiej jednej bardzo ważnej rzeczy, którą jest taką może, nie wiem, czy to jest ważne, czy nie, ale napisane tak, że gdyż nie ci, którzy słuchają prawa, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy je stosują, mogą liczyć na usprawiedliwienie. I wiecie, później rozwija ten temat, że odnośnie prawa i jakby... Mm, tego, że niezależnie od tego, czy, żyjemy, czy znamy prawo, czy nie znamy prawa, zostaniemy osądzeni. I jest napisane, że jeżeli żyje ktoś w prawie, to na podstawie prawa, a jeżeli ktoś żyje nie zna prawa, to po prostu bez prawa zostanie osądzony. Ponieważ jest tam później dalej napisane, że jakby Bóg ukrywa swoją, swoją harmonię i swoje zamysły w swoim stworzeniu, w swoim... W we wszystkim, co jest wokół nas, pokazuje swoje, swoje zasady, i tak naprawdę mówi też jeszcze o tym, apostoł Paweł, że pokazuje je również w sumieniu. A więc w tym, że często potrafimy, że człowiek, który nie zna nawet Bożego prawa i nie zna Bożych zasad, potrafi nawet coś wiedzieć. O, może tak. Że nawet kiedy człowiek teoretycznie nigdy nie poznał Bożego prawa i nigdy nie poznał Bożej harmonii, i nigdy nie doświadczył, można powiedzieć, nie przeczytał całej, całego zakonu Mojżesza, to mimo tego potrafi mieć w sobie taką pewną myśl, a może źle zrobiłem, że zabiłem? Nie? Że jakby jest pewnego rodzaju walka w nas i to y, takie sumienie, które jest w nas, które, które Bóg dał każdemu człowiekowi, które w pewien sposób i nas trochę bierze w obronę, i nas trochę oskarża wewnętrznie. I, pokazuje, i to pokazuje nam tak naprawdę, że Bóg dał prawo, które jest naturalne dla człowieka. Które jest takie, można byłoby powiedzieć nieodległe od tego, w jaki sposób on ma żyć. Rozumiemy to, że to nie jest prawo, które ma wprowadzić yy, całkowitą zmianę do natury, jakiej żył człowiek, tak? Tylko to jest coś, co jest trochę zgodne z tym, jak Bóg stworzył całą harmonię, cały świat i człowieka, z tym, że człowiek postanowił się tego odwrócić. Przypominam, tak? Ale tak naprawdę cały ten świat i to wszystko pokazuje trochę na Boże zasady i na Boży pomysł i to sumienie, które jest w nas również. Często pokazuje trochę tą Bożą zasadę, tą, ten Boży sposób myślenia, który wzajemnie w nas może działać i w jedną albo w drugą stronę nas, nas zachęcać lub oskarżać. Tak? Więc apostoł Paweł o tym mówi i i jakby znowu zwraca uwagę na to, że gdyż nie ci, którzy słuchają prawa, a więc nie wystarczy znać prawo, mówi o tym apostoł Paweł. Bo Żydzi czasem myśleli o sobie trochę lepiej. On mówi, nie wystarczy wiedzieć o tym, co masz robić dobrze, a co masz robić źle. On mówi, ty masz tak żyć, ty masz tak się zachowywać. A więc on jakby atakuje. On tak do, dotyka do tych Żydów i mówi, jakby kontynuując cały czas tą myśl, że... Ty masz tak żyć, że to, że jesteś Żydem i że dostałeś prawo, to ci nic nie pomaga. To, że jesteś w takim, można powiedzieć, w Wipowskim miejscu chrześcijaństwa, to ci nic nie pomaga, dopóki nie będziesz tego wykonywał, dopóki nie będziesz tego stosował. A wiemy, czy Żydzi byli w stanie to stosować, czy nie. Więc dlatego na nowo przypomina o Bożym Sądzie i o tym, jakie są zasady Boże i Boża sprawiedliwość, która wpływa na każdego z nas, Tak. Więc tyle może, jeżeli chodzi o ten fragment i chciałbym dojść do takich już kluczowych fragmentów dla mnie dzisiaj. Więc może jeszcze yy, teraz przeczytam od 17 wersetu, jadąc dalej. Jeśli natomiast ty określasz się Żydem, polegasz na prawie, szczycisz się Bogiem, jeśli umiesz rozpoznać Jego wolę i pouczony przez prawo wskazać to, co słuszne, jeśli masz przekonanie, że jesteś przewodnikiem niewidzących, światłem pogrążonych w mroku, Wychowawcą niemądrych, nauczycielem ludzi nieświadomych rzeczy, człowiekiem znajdującym w prawie wyraz poznania i prawdy. Jeśli więc ty pouczasz drugiego, dlaczego sam nie czerpiesz tej wiedzy? Dlaczego głosisz, by nie kraść, a kradniesz? Mówisz, by nie cudzołożyć, a cudzołożysz? Brzydzisz się bożkami, a bezcześcisz świątynię. Szczycisz się prawem, a przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Gdyż to z waszego powodu, jak czytamy imię Boga, obraża się wśród pogan. I apostoł Paweł, wiecie, jak na początku mówił bardzo troszeczkę ogólnie i mówił, nie masz zatem w umówki ty, który osądzasz bliźniego, tak teraz mówi już bardzo precyzyjnie do Żydów. A więc do tej drugiej części tego, tego kościoła, tego zboru i mówi bardzo precyzyjnie, on jakby mówi do nich, bezpośrednio, jakby jest ten wyraz, że do Żydów, tak? I mówi, i to jest takie ciekawe bardzo, jeśli ty natomiast określasz się Żydem, polegasz na prawie, wiecie, to jest taki piękny opis teraz. Więc polegasz na prawie, szczycisz się Bogiem, jeśli umiesz rozpoznać Jego wolę i pouczony przez prawo wskazać to, co słuszne, jeśli masz przekonanie, że jesteś przewodnikiem niewidzących, światłem pogrążonych w mroku, wychowawcą niemądrych nauczycielem ludzi nieświadomych rzeczy. Więc jakby widzimy, że apostoł Paweł, wiecie, ja tak trochę mówię, on tutaj trochę ironizuje w pewien sposób, bo mówi, jeżeli ty potrafisz być w takim miejscu, jeżeli ty potrafisz się tak zachowywać, bo, bo wiemy, co się dzieje, wiemy, że ci Żydzi przyszli i w pewien sposób oceniali, osądzali, nakierowywali, pokazywali, jak masz żyć, więc mówi, jeśli jesteś taki wspaniały... Jeśli tak wspaniale znasz to prawo i w sumie pięknie go umiesz wyłożyć, jeśli jesteś taką światłością w tym kościele, że po prostu oświecasz wszystkich ludzi wokół, jeśli jesteś tą cudowną drogą, za którą każdy może za tobą iść i wiedzieć, jak ma żyć i jak ma się zachowywać, jeśli to wszystko jest takie wspaniałe, to dlaczego to łamiesz? Nie? Więc dotyka tych Żydów w pewien sposób i bardzo mocno gdzieś kruszy ich serca, myślę. Mam nadzieję, że tak było dwa tysiące lat temu. Ale czasem mam nadzieję, że tak będzie również w naszym życiu. W moim życiu tak było, kiedy, kiedy Duch Święty musiał to bardzo mocno zmieniać. Więc problem właśnie Żydów był taki, że oni myśleli, że pochodzą z rodu Pana Jezusa i dlatego są lepsi. Nie. Że, że są tymi Żydami, którzy są trochę w wipowskiej pozycji. Żyli w kulturze Bożej przez dłuższy okres. Znali to wszystko, to co mówiłem na początku. Oni. Oni, jak wchodzili do kościoła, to nie musieli się zastanawiać, gdzie co jest, jak co ma wyglądać i o które jest dzisiaj uwielbienie. ok? Oni, jak wchodzili do kościoła, to wszystko było poukładane, wszystko miało swoją harmonię i każdy miał się zachowywać tak, jak się miał zachowywać, prawda? Nie było jakiegoś wyjątku. Wszystko miało, wszystko miało jakiś porządek i zgodę, tak? Oni wiedzieli, jak ma wyglądać chrześcijaństwo. Oni wiedzieli, jak, jak Bóg chce, żeby wyglądało namorzeństwo. Oni wiedzieli, jak Bóg chce, żeby ludzie się zachowywali. Bo oni żyli w tym chrześcijaństwie już tyle lat, że oni wszystko wiedzieli, wszystko poznali, wszystko doświadczyli i mogli uczyć teraz wszystkich, prawda? Myśleli podświadomie, tak sobie zapisałem, że są zbawieni ze względu na pochodzenie, albo ze względu na to, w jakim są miejscu, co robią. Jak się zachowują? Podświadomie żyli w, takim, w takiej kulturze, w swojej własnej, tak? I wiecie, w tym wszystkim właśnie oni odnosili się do uczynków. Dotykali uczynków innych ludzi. Dotykali ich zachowania tego, co było złe, tego, co było dobre, tak? Względem tego, co myśleli, Według swojej własnego przeżyć, doświadczeń i kultury, jak to wszystko powinno wyglądać. To było ich sposób patrzenia, ich sposób myślenia. Więc Paweł przez cały ten rozdział w taki sam sposób się do nich odnosi. Według uczynków. Mówi, jeżeli wy w taki sposób działacie względem tych ludzi, którzy są w tym kościele, to ja względem Was w tym rozdziale będę działał w ten sam sposób. I cały ten rozdział mówi do nich według uczynków. Jeśli będziesz sprawiedliwy, będziesz zbawiony. Jeśli będziesz niesprawiedliwy, nie będziesz zbawiony. Więc apostoł Paweł trochę pokazuje, że jeżeli wszystko, że tak naprawdę jakby dotyka trochę tego, że wszystko wiesz, wszystko poznałeś, wszystko doświadczyłeś, wiesz doskonale, jak się masz zachowywać, wiesz wszystko, ale z drugiej strony nie wykonujesz tego w stu procentach, więc i tak jesteś na straconej pozycji. To jest trochę głos apostoła Pawła w ich kierunku. Ok, jesteście trochę poziom wyżej niż oni. Możecie się kulturalnie trochę zachowywać, ok, ale i tak w 100% nie robicie tego, co ja do was, od was oczekuję, jaka jest moja zasada i harmonia, więc i tak jesteście na straconej pozycji. To jest trochę wyraz apostoła Pawła w kierunku Żydów. I wiecie, na końcu jest napisane, i tak aż staliśmy się trochę pośmiewiskiem. Apostol Paweł kończy to, co teraz przed chwilą na, przeczytałem, ten fragment. Na, dokładnie to jest chyba mm, 24. Gdyż to z waszego powodu, jak czytamy imię Boga, obraża się wśród pogan. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że czasami właśnie stajemy się tacy uczynkowi, zasadowi. I trochę mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, że czasem po prostu od, słowo wierzący w moim życiu to jest na podstawie tego, co ja robię. Czyli jeżdżę do kościoła, czy tam Biblię i tak dalej, i tak dalej, a nie na podstawie tego, co jest w moim sercu. I wiecie, mam taki przykład ze swojego życia, kiedy byłem w technikum. Pamiętam, że miałem takiego kolegę, który był, no, taki, no, jakby był wierzył jakby w, w inny sposób niż Kościół Zjonal-Świątkowy, może tak. W sposób bardziej powszechny i wiecie, ja bardzo często udawało mi się z nim rozmawiać w szkole. I wiecie, czasami było takie, takie rozmowy, typu, yy, no, w, wiem, że sobie w to wierzysz i tak dalej, i tak dalej, ale wiesz, że to jest śmieszne, nie? I w pewien sposób trochę tak nim gardziłem, trochę go, się z niego śmiałem, bo, bo wiecie, czułem, że ja po prostu wiem wszystko lepiej, wszystko porządnie i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami mówiłem, no, ale. Wierzenie w to, to jest po prostu beznadzieja, to jest bezsens, totalny. I wiecie, trochę się z niego śmiałem, czy tam w jakiś sposób szydziłem. W pewien sposób go potępiłem. Ale wiecie, przyszedł taki moment, kiedy pierwszy, to trwało jakiś czas i pewnego dnia on po prostu przyszedł i wiecie, i była taka sytuacja, w której to on mnie wyśmiał. Gdzie zachowałem się totalnie brzydko. To była dokładnie sytuacja, że po prostu przekląłem. I on przed i mówi: I co? U was to można? Wielonych? Takie jest to wasze mocne, wielkie chrześcijaństwo? A takie rzeczy se możesz robić? I wiecie, zauważyłem, że po prostu w pewien sposób zostałem wyszydzony. Bo nigdy nie pokazałem mu w sposób duchowy, kim jest Bóg i jak, jaki jest. Tylko próbowałem mu to udowadniać w jakichś słowach, w jakimś potępieniu, w jakimś ocenieniu jego, jego postawy, jego miejsca. Wiecie, doświadczyłem tego właśnie, że czasem możemy zostać, jako chrześcijaństwo, możemy zostać po prostu wyszydzeni ze względu na to, że czasem, wiecie, rzucamy słowa, rzucamy jakieś y, y, frazy do świata i do różnych miejsc. Możemy szydzić z różnych rzeczy, z homoseksualizmu i tak dalej, i tak dalej. Rzucamy różne y, myśli, różne y, dowody nawet tego, dlaczego my wierzymy lepiej, albo dlaczego my żyjemy lepiej. Ale jeżeli nie będzie miało to odzwierciedlenia w naszym duchowym życiu, jeżeli nasza duchowa przestrzeń tego nie pokaże, to, to, to będziemy po prostu wyszyceni. To pokażemy po prostu Boga, który jest martwy i który jest do niczego niepotrzebny który nie ma żadnego sensu. Ostatni fragment, który jest napisany w tym drugim rozdziale listu, od 25. wersetu jest napisz tak. Teraz apostoł Paweł przechodzi już do obrzezania. Bo to jest jeden z głównych argumentów tych żydów, którzy przyszli do tego kościoła i mówią: "Hola hola, ale wy chcecie iść za Bogiem, a nie jesteście obrzezani." Nie żyjecie według Bożego prawa i według Bożej zasady. Więc Paweł pisze tak. Obrzezanie bowiem ma znaczenie, ale jeżeli przestrzegasz prawa. Jeśli natomiast łamiesz prawo, twoje obrzezanie jest równoznaczne z jego brakiem. Jeśli z kolei nieobrzezani strzegą słusznych wymogów prawa, to czy przy swym braku obrzezania nie zostaną potraktowani jako ci, którzy zostali mu poddani? Dlatego ten, kto po urodzeniu nie został obrzezany, a jednak przestrzega prawa, osądzi Ciebie, który pomimo znajomości litery prawa oraz obrzezania jesteś przestępcą prawa. Żydem jest się właściwie nie przez to, co widać na zewnątrz, również nie w tym, co widoczne na ciele, zamyka się sens obrzezania. Żydem jest się wewnątrz, obrzezanie serca jest sprawą ducha, nie litery. Taki właśnie człowiek zyska pochwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Wiecie, myślę, że to już w ogóle apostoł Paweł powoli dochodzi do mety z tym tematem i, i ja mam nadzieję, że też, <grym> że powoli dochodzę do mety. <grym> Ale wiecie, mam taką myśl, kiedy myślałem o tym, co, hmm, co apostoł Paweł napisał o obrzezaniu. To jest taki przykład tak naprawdę, można powiedzieć. Wiecie, to był być może jeden z największych ich problemów w relacjach. A więc, że być może przyszli i faktycznie największym naciskiem na to było, musicie być obrzezani. Macie z tym problem, jesteście według Boga, to jest, żyjecie w grzechu, jeżeli nie jesteście obrzezani, tak? A obrzezanie to było tak naprawdę pewnego rodzaju potwierdzeniem tego, że się idzie w, w, inaczej. To było jakby potwierdzeniem tego przymierza między Bogiem a ludźmi, tak? Przymierzem Między Żydami a Bogiem, między narodem wybranym a Bogiem. To był pewien krok wiary w ich życiu, pewien uczynek w ich życiu, który miał potwierdzić to, w jakim kierunku oni idą i dla kogo oni żyją. Ale to nie jest jakby fundament ich życia. To nie jest fundament, że oni muszą to zrobić, żeby być w miejscu takim, jakim, do jakich Bóg ich zaplanował. Bo jakby podstawą obietnicy Boga było to, że naród wybrany będzie szedł za Bogiem, że ten naród wybrany będzie kochał Boga, że będzie go traktował jako jedynego prawdziwego, tak? I w związku z tym, że tak będzie, to ten naród chciał czynić i powinien chcieć czynić to, co Pan Bóg zaplanował dla tego narodu, a więc w pewien sposób być obrzezani. I wiecie, ja sobie to przyrównałem trochę, wiecie, do zakupu. Wiecie, kiedy coś kupisz, jakiś towar, jakikolwiek towar, powiedzmy, żeby mieć jakiś przykład. Kiedy kupię sobie szklankę słomek tak, to mogę oczekiwać. to mogę oczekiwać, że dostanę za to fakturę. OK? Jak kupiłem szklankę Słomek i dostanę fakturę, to jest wszystko ok. Nie? Problem pojawia się w sytuacji, kiedy nie kupiłem szklanki Słomek, ale mam fakturę. Rozumiecie problem? Nie mam Słomek, ale dostałem potwierdzenie zakupu Słomek. I to jest sytuacja bez sensu. Taka faktura powinna zostać anulowana lub skorygowana. Ona nie ma racji bytu ani sensu istnienia. Nie mam słomek, ja ich nie dostałem, nie zakupiłem, więc faktura nie jest mi potrzebna. Ale kiedy kupię słomki, nie? I będę miał te słomki. To faktura może stać się pewnego rodzaju i powinna stać się pewnego rodzaju, czy paragon, potwierdzeniem zakupu tych słomek, tak? I wiecie, chciałbym, żebyśmy tak na to popatrzyli trochę obrazowo, że wiecie, ten paragon, ta faktura, to jest takiego pewnego rodzaju obrzezanie, a więc potwierdzenie czegoś, co już jest. Czyli w tym przypadku wiary. I pragnienia życia z Bogiem, tak? Wypełnionego serca. A wiecie, Żydzi mieli trochę problem z tym, że mieli fakturę, a więc że mieli potwierdzenie na swoim ciele, w obrzezaniu, że chcą chodzić za Bogiem. I że są Bożym ludem, i tak dalej, i tak dalej, ale nie mieli tego towaru. I to nie ma sensu. To nie ma racji bytu. I to właśnie w pewien sposób, nie może, że wyśmiewa, ale w pewien sposób dotyka właśnie tego tematu apostoł Paweł. Mówiąc, obrzezanie nie ma sensu, jeśli ty nie przestrzegasz w 100% procentach prawa. No bo co z tego, że przestrzeżesz prawo w tym jednym temacie, skoro złamiesz to prawo w setkach innych praw? I mówi... Mówię jeszcze inaczej, jeśli z kolei nieobrzezani strzegą słusznych wymogów prawa, to czy przy swym broku, braku obrzezania nie zostaną potraktowani jako ci, którzy zostali mu poddani? A więc popatrzcie, nawet apostoł Paweł mówi, że nawet ci, którzy są nieobrzezani, ale mają to coś w sercu, mają to pragnienie, zostaną potraktowani lepiej, bo wiecie, wracając do przykładu, bo oni po prostu mają słomki. Czy jest faktura, czy jest paragon, to nie jest tak ważne jak to, że mają te słomki. Umowa podpisana jest ustnie. Ok? Obrazowo rzecz ujmując. Tu jest. Najważniejszy jest to, ten towar, który oni potrzebują w swoim życiu, a nie samo potwierdzenie, do którego my będziemy dążyć czasami. I wiecie, my czasami próbujemy żyć potwierdzając swoje życie w chrześcijaństwie, typu żyć w uczynkach, żyć w takiej drodze, pokazując, że ja jestem osobą wierzącą, czyli chodzę do kościoła, czyli modlę się, czyli być może poszczę raz w roku, czyli być może służę dwa razy w tygodniu w kościele, czyli co sobotę myję samochód, na niedzielę, cokolwiek to jest. Nie wiem, czy się taki znajdzie. <laughs> Ale bardzo często brakuje nam tego w środku. I właśnie do tego uderza cały czas apostoł Paweł. Ty potrzebujesz tego, co jest w środku, ty potrzebujesz wiary i ty potrzebujesz pragnienia, ty potrzebujesz obrzezania ducha, jak jest napisane, tak? Obrzezania w duchu. Tutaj te ostatnie wersety dwa. Żydem jest się właściwie nie przez to, co widać na zewnątrz, również nie w tym, co widoczne na ciele, zamyka się sens obrzezania. Żydem jest się wewnątrz, obrzezanie serca jest sprawą ducha, nie litery. Taki właściwie człowiek zyska pochwałę nie u ludzi, lecz u boga. Więc apostoł Paweł, całą tą historię o Ewangelii, zaczyna właśnie od tego, by pokazać Żydom, że to wszystko, co robicie, jest okej. Okay. Ma może jakiś gdzieś tam sens, ale sens całego Twojego chrześcijaństwa i wszystkiego, co będziesz w życiu robił, zaczyna się od tego, co jest tutaj: ducha. Jest napisane w pierwszym rozdziale, mogę się jeszcze odnieść tylko kiedy apostoł Paweł przedstawia Boga i mówi dotyczy ona jego syna, który według ciała jest potomkiem Dawida. Okej? Okay? Pan Jezus jest potomkiem Dawida według ciała. Według ciała jest Żydem, według ciała ma jakieś tam życie w normie i tak dalej i tak dalej. Lecz według Ducha uświęcenia z racji z okazał się synem Boga. I to jest kluczowe. Kim jest według ducha? Bożym synem. My, według ciała, możemy wiele rzeczy zrobić i wiele rzeczy sprawić. Ale kim jesteś dzisiaj według ducha? Kim dzisiaj jesteś w duchu? Od czego dzisiaj zaczynasz? Co jest dzisiaj Twoim startem? Czy to, co robisz według ciała? Czy to, co jest w Tobie, co, co jest wewnątrz Ciebie? Myślę, że to, co chciałem dzisiaj przekazać jest praktycznie wszystko z tego drugiego rozdziału. Ma na sam koniec już tą metę drugą. <grym> Taką myśl odnośnie tego, bo wiecie, dla mnie ten fragment w ogóle jest mega trudny. Trudno mi się mówi na takie, tem takie fragmenty, kiedy mówi się o potępianiu, o grzechu, o, o takich uczynkowości tych Żydów i tak dalej. Wiecie, często staram się coś wyciągać takiego ze swojego życia. Mm. Czymś każdego z nas zachęci z tych fragmentów, i tak dalej. I wierzę, że te fragmenty są ważne. I wierzę, że te fragmenty są, mają jakiś sens i coś mogą wnieść do naszego życia. I, I wiecie, ja myślę o sobie. Bo ja byłem w takim miejscu, jak, ty, jak ci Żydzi. Jak yy, po prostu chodziłem do kościoła, to co mówiłem też: jak chodziłem do kościoła, oceniałem każdą rzecz w kościele. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że był taki moment w moim życiu, kiedy już chciałem odejść z tego kościoła, Kiedy pół roku mnie tutaj nie było. Kiedy jedyną moją myślą, jak byłem tu jeszcze w kościele, to dlaczego to robią tak? Dlaczego uwielbie nie gra w taki sposób? Dlaczego on głosi słowo w taki sposób? Dlaczego w tym kościele nie ma tego? Dlaczego nie ma tego? Wiecie, w pewien sposób potępiałem wszystko, co widziałem. Potępiałem wielu pastorów, którzy głosili słowo, bo stwierdzałem, że są. Źli, że źle głoszą i tak dalej i tak dalej. I byłem w takim miejscu, kiedy po prostu byłem takim Żydem, który wychował się w jakiejś kulturze chrześcijańskiej. I wszystko, co było nowe, co było inne, lub co działało, działało w inny sposób niż wynikało z mojego poznania i z mojej natury, było złe. Było. niedobre. Było tragiczne. I pamiętam ten moment, kiedy. Duch Święty skruszył moje serce i kiedy zacząłem wracać do tego kościoła. To był moment studiowania listu do Rzymian. I pamiętam ten moment, kiedy Duch Święty zaczął tak bardzo mocno do mnie mówić, że... Wiecie, ja byłem znany z tego, że zawsze wszyscy mówili o mnie jako chłopak pokorny. <laughs> nie było takiej cioci w kościele, która by tego mnie nie powiedziała. Ale co było prawdą o moim życiu? To z pokorą nie miało żadnego, żadnego połączenia. Nigdy nie potrafiłem stwierdzić, albo nawet zastanowić się nad tym, czy ktoś obok mnie może mieć rację. Albo czy coś mogę w jakiś sposób zaakceptować i tak dalej i tak dalej. Wiecie, wyobraźcie sobie, że te wszystkie słowa, które napisał apostoł Paweł, to wróćmy do pierwszego rozdziału. Apostoł napisał to do kościoła, który kochał kochał tych żydów. Kochał tych wszystkich ludzi. Pomimo tego, co teraz pisze, pomimo tego, jak dotyka się wielu spraw ich życiu i tego, tej sytuacji w tym kościele, on mówi: Ja was, o Was wspominam. Ja dziękuję Bogu za Waszą wiarę. Jesteście świetni. Ja Was po prostu kocham, tak? I wiecie, myślę sobie taką jedną bardzo ważną rzecz na koniec. Kiedy ja byłem w takim momencie, to to, co jest najważniejsze, to to, żeby znaleźć w sobie chociaż trochę pokory. Trochę chociaż trochę pokory, by móc pozwolić zmieniać siebie, zmieniać swoje patrzenie, zmieniać mm, swoje, nawet czasami priorytety. Pozwolić czasami Biblii zmienić siebie, a nie tylko mieć w Biblii fragmenty, które usprawiedliwiają moją wiarę. To jest tak ważne, żebyśmy potrafili odnaleźć w sobie taką troszkę pokory, by zaakceptować coś, co mi nie pasuje nawet. By zaakceptować coś, co nawet nie jest zgodne z moim wychowaniem, bo każdy z nas wychował się w inny sposób. Tak? My może wszyscy wychowaliśmy się w jeden podobny sposób. I mamy być może nawet podobny sposób patrzenia na bożeństwo. Ale być może przyjdą tu jakieś osoby, które nie będą z kultury chrześcijańskiej, które nie mają z tym nic wspólnego. I czy ja będę potrafił zaakceptować ich sposób patrzenia, ich sposób uwielbienia, ich sposób głoszenia, ich sposób wyrażania emocji? Czy ja będę potrafił to zrobić? Czy będę miał w sobie tyle pokory, by to zrobić? Czy? Czy może odejdę jak ja na jakiś czas? Wiecie, czy my potrafimy znaleźć w sobie tyle pokory, gdyby, gdy przyjdą zmiany do naszego kościoła? Albo przyjdzie taki apostoł Paweł i zacznie mówić prosto do ciebie, do Twojego serca, że trochę się już przyzwyczaiłeś i zakorzeniłeś w swoich zasadach i swoich normach i tak dalej. Bo może przyjdzie taki apostoł Paweł, który tak powie do Twojego serca, to co zrobisz? Bo apostoł Paweł mówi do tych Żydów, aby nie zniszczyć ten kościół. I on kocha ten kościół i on wyraża emocje do tych Żydów i nie Żydów w tym pierwszym rozdziale. I teraz pytanie, czy ci Żydzi w tym liście do Rzymian, po takim liście, jak zostanie odczytany, i ci wszyscy zaczną się do nich uśmiechać, to czy ci Żydzi po prostu nie wezmą walizek i nie wyjdą z tego kościoła? Ale to nie było celem apostoła Pawła, żeby Żydzi wzięli walizki i wyszli z kościoła. Ale celem apostoła Pawła było to, aby zrozumieli, czym tak naprawdę jest Ewangelia i co jest najważniejsze. I apostoł Paweł mu powie to jeszcze. Ja wiem, Zobaczymy w następnych rozdziałach. On pokaże jeszcze wiele razy ja wiem, że prawo jest dobre. No To prawo pokazuje Bożą harmonię. Ja wiem, że te wasze zasady nie były złe. Wasz sposób patrzenia często nie jest zły, ale czy będziesz potrafił zaakceptować inny sposób patrzenia. I nie ocenić go, ale w jakiś sposób pozwolić mu się znaleźć. A być może przyjdą osoby, które będą z grzechami wchodzić do Kościoła. I czy w jaki sposób podejdziemy do tej osoby? Może zhejtujemy ich, tak jak w tych komentarzach często potrafimy, nie? Nie mówię, że my, tylko ogólnie jako chrześcijaństwo. Ja zastanawiam się czasami, czy jak ta osoba, która pisze taki komentarz, czy potrafiłaby stanąć w służbie witania i spotykając taką osobę powiedzieć zapraszamy na małżeństwo. <laughs> Musimy być odważni w duchu. A nie tutaj w naszym ciele. O tym będziemy sporo mówić jeszcze w następnych rozdziałach. Dlatego ja tak trochę czasami się powstrzymuję, żeby coś powiedzieć, bo nie chcę za dużo powiedzieć, żeby później mieć co powiedzieć. <laughs> Rozumiecie mnie <laughs> i moją sytuację. Więc staram się odnosić do wcześniejszych rozdziałów, nie do późniejszych. Yy, ale to, co właśnie to kluczowa myśl, właśnie czy będziemy potrafić zaakceptować, czy będziemy potrafić kochać i czy potrafimy siebie zmienić. Albo znaleźć siebie w miejscu zmienionym. Czy weźmiemy walizki i pójdziemy? Bo apostołowi Pawłowi nie chodziło o to, żebyście się pakowali, tylko o to, żebyście zrozumieli sens, głębie, Ewangelii, akceptacji, miłości i postawy. I dojdziemy do tych ostatnich rozdziałów, w których apostoł Paweł już dotyka się stricte kościoła. I będzie mówił o tym, jaki ten kościół jest piękny. Złożony z ludzi takich i takich Żydów i nie-Żydów nowych w kościele i tych wieloletnich, tak?